Halo, halo kochani, jesteśmy w Wałczu, zobaczcie, grupa największych sympatyków, kibiców, fanów tych zawodników, których widzicie kochani na boisku. Wałcz 2016, szósty turnus na obozie Polish Soccer Skill, kochani, Centralny Ośrodek Sportu Przygotowań Olimpijskich w Wałczu. Słuchajcie, no myślę, że najbardziej tu w Wałczu słynie ze sportów, kochani, tych pływanych, czyli wioślarstwo, kajakarstwo. Natomiast mocno też za sprawą tego obiektu, który tutaj widzicie, jest hokej. Pojawił się, kochani, hokej na unihokej, czyli ten hokej, kochani, nie na lodzie. Natomiast w tej chwili mocno się tutaj również zaczyna dziać pod kątem piłki nożnej, dlatego że na tych obiektach Centralnego Ośrodka Sportu, który tutaj widzicie, wyobraźcie sobie, że jest basen kryty, siłownia, dwie sale kryte, no bieżnia lekkoatletyczna, naprawdę mnóstwo, kochani, wspaniałych miejsc do wykonywania profesjonalnego sportu. Zresztą, kochani, Wałcz w swoim udziale ma naprawdę wielu mistrzów, wychowanków tutaj z Wałcza, z okolic, a na pewno tych, którzy tu na tych obiektach, kochani, pracowali. Natomiast do tych wszystkich osiągnięć właśnie zaczyna mocno dobijać się piłka nożna, dlatego że widzieliście w poprzednich materiałach z odcinków Polish Soccer Skill, za tym pasem zieleni, za tym lasem, kochani, jest powierzchnia 9 boisk do gry w piłkę nożną. Kochani, 9 boisk, które wykorzystują chłopcy tutaj z Polish Soccer Skill, ale nie tylko. Mieliśmy okazję zobaczyć trening też chłopców z Pruszcza Gdańskiego. Natomiast myślę, że jeżeli ktoś się zastanawia nad lokalizacją, nad obozem piłkarskim, sportowym, kochani, dla swoich pociech, dla swojego klubu, dla swojej drużyny, to Wałcz jest świetnym do tego miejscem. I pod kątem odpoczynku, jeziora, baseny, i pod kątem pracy tych 9 boisk, które tam są, kochani, muszę wam powiedzieć, że nie dość, że jakby rozmiarowo niesamowita sytuacja, bo 9 boisk to jest już lotnisko, tam już myślę, że nie jeden samolot dałby radę wystartować i wylądować. Natomiast jakość murawy jest nieprawdopodobna. Kochani, to jak tam jest przygotowana jakość murawy, jak wygląda trawa, no budzi wielki respekt i szacunek, kochani. Tym bardziej, że jak tak przyglądam się, kochani, tej trawie i pracy tych ludzi, to jeden ciągnik wjeżdża, drugi wyjeżdża, ktoś tam coś sypie, ktoś coś na powietrza, ktoś odwadnia, ktoś uzupełnia, no cały czas action. Także dbają o to, kochani, aby warunki do wykonywania sportu mieli tutaj wszyscy na najwyższym poziomie. Słuchajcie, no pięknie słonko świeci, słonko, którego nam tu bardzo brakowało przez nasz pobyt. Myślę, że naszym piłkarzom nie do końca, dlatego że na pewno ciężko pracuje się w takich warunkach, jak jest tak gorąco. Natomiast no wcale nie było im łatwo, kiedy na okrągło padał deszcz, bo były takie, kochani, 2 dni, że ten deszcz cały czas padał. Natomiast kiedy deszcz padał, kochani, to zajęcia się tutaj odbywały. Czyli troszkę po angielsku, troszkę po szkocku. Natomiast jedyna sytuacja, w których zajęcia się nie odbywają, i my to doskonale rozumiemy, to są burze po prostu. Jest to zjawisko niebezpieczne i z dużym szacunkiem i respektem do tego podchodźcie. Nic nie udowadniać, kiedy się burza robi, uciekamy w bezpieczne miejsca, uciekamy z dala od drzew, kochani, wysokich zwłaszcza, które potrafią przyciągać te zjawisko, natomiast jest ono po prostu groźne i niebezpieczne. Dlatego w tej chwili jeszcze raz, kochani, jestem pod wielkim, ogromnym wrażeniem tego, co się tutaj, kochani, dzieje. Natomiast w naszej takiej przygodzie sportowo-piłkarskiej, kochani, Centralnych Ośrodków Sportu odwiedziliśmy już 3. Byliśmy w Wałczu, w Szczyrku i w Cetniewie. Każdy z tych ośrodków nas czymś urzekł. W każdym jest niepowtarzalna atmosfera. Natomiast każdy ma jeden cel. Przygotować sportowców do bycia sportowcami. Lepszymi od siebie z wczoraj. I tak, kochani, aż do mistrzostwa, aż do
Mamy przejście na kolejną stację. Piątka z trenerami, podziękowania. Naprawdę kawał świetnej roboty. Trenerzy, wielkie dzięki. Kawał świetnej roboty robić. W imieniu wszystkich bardzo Wam dziękujemy. Super sprawa. Powodzenia na kolejnych turnusach. To jest kolejna, ostatnia stacja, kochani. Stacja motoryczna. Będą drabinki, będą, kochani, grzybki. Także kolejna i to już ostatnia stacja. Także, kochani, po przejściu tej stacji, myślę, każdy z chłopców już był na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, na sześciu stacjach. Czyli jakby trening będzie dobiegał do końca. Trening będzie się, kochani, pomalutku zakańczał. I będzie zakańczał się nasz pobyt tutaj, kochani, w Wałczu. No, łezka się zawsze kręci w takich sytuacjach, dlatego że ja bardzo sentymentalnie do tego podchodzę. Ja świetnie się czuję tutaj, kochani. Zresztą powiem Wam, bliskość tego sukcesu, jaki tutaj jest w okolicy, jest nieprawdopodobny, kochani. Tutaj mnóstwo orzełków na piersi, czyli mnóstwo reprezentantów Polski, kochani. No, muszę Wam powiedzieć, że no, jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo takiego przebywania z sukcesem, kochani. Ci wszyscy młodzi sportowcy, którzy tu widzicie na koniec zajęć, gdzieś tam zaglądali na lody do kawiarni, w tej tutaj kawiarni, kochani, klubowej, tej tutaj z ośrodka. Natomiast tam na kawie, na herbacie, kochani, wielkie indywidualności sportu. Może nie mamy teraz mistrzów, kochani, tych tutaj aktualnych. Dlaczego? Dlatego, że oni są obecnie w Rio. Przecież od dzisiaj, kochani, wystartowało Rio. Natomiast z kim się tutaj nie rozmawia, to mówią, że większość z olimpijczyków, którzy są obecnie w kadrze na Rio, przewinęła się tutaj przez Wałcz, kochani. Także ciągłość pobytu z innymi sukcesami to zaraża, kochani. To jest tak zwana asocjacja z sukcesem, czyli tak naprawdę, kochani, po prostu sukcesem się dokładnie można zarazić, tak samo, kochani, jak grypą. Jest stare takie powiedzenie, że z kim przystajesz, takim się stajesz i nawet nie wiecie, ile w tym jest racji. Dlatego, jeżeli chcemy coś osiągać, to dbajmy o właściwe towarzystwo, o pozytywnych ludzi, kochani. Uciekajcie od marudy, od zrzędów, od marudów, od słuchajcie, fałszywych, negatywnych ludzi, bo oni wiele do życia nie wnoszą. Oni ściągają trochę jak kraby. Nie wiem, czy wiecie, że wystarczy 3-4 wrzucić do jednego odkrytego pojemnika i już nikt z nich nigdy nie wyjdzie z tego pojemnika. To nie musi być wysoki pojemnik. Chodzi o to, że który się troszeczkę wychyli, zaraz reszta go ściąga na dół. Słuchaj, nie wychylaj się, wracaj, tu jest twoje miejsce. Jest to spowodowane chyba ludzką naturą zazdrości. Dlatego, że pamiętajcie jedną rzecz, że sukces to jest najbardziej okropna rzecz, jaka może się Wam przydarzyć w widzeniu Waszego wroga, czy nieprawdziwego przyjaciela. Sukces to jest coś pięknego, ale to dla Was, nie dla wszystkich. Część po prostu jakby będzie tej sytuacji bądź zazdrościć, bądź po prostu najzwyklej w świecie, no nie wiem, kochani, nie lubię o negatywnych rzeczach gadać, także już mnie znacie z tej strony, dlatego w tej chwili skupmy się na pozytywnych aspektach życia. Dlatego przebywajcie z tymi, którzy Was niosą, budują, szukajcie trenerów, którzy jakby budują, wspierają, dlatego że tędy po prostu droga. Dlatego śmiem twierdzić, że, kochani, te lokalizacje, które Polish Soccer Skill wybiera na swoje, słuchajcie, przedsięwzięcia, czyli wszystkie te obozy sportowe, kochani, w tych świetnych specjalizacjach centralnych ośrodków sportu, czy choćby potem, kochani, dla tych, którzy dostali powołanie do reprezentacji Polski, kochani, Polish Soccer Skill, nominacje na Stadionie Narodowym, to wszystko jest ciągła asocjacja z sukcesem, ocieranie się o coś fajnego, coś wielkiego. To jest jakby przyzwyczajanie nas, że to jest coś normalnego, że to nie jest nieosiągalne, że owszem, kochani, nieliczni dostąpią tego zaszczytu, ale prawo ma i szansę każdy. No. Każdy, kto dostatecznie dużo i dostatecznie ciężko i dobrze będzie pracował. Dlatego, że jeżeli czasami coś tam oszukujecie na treningu, czy robicie po łebkach, czy
czy odwalacie, brzydko mówiąc, fuszerkę, to ja to mogę zrozumieć, jeżeli to się trafi raz na jakiś czas, nie wiem, po zmęczeniu, po słabo przespanej nocy, bez posiłku i tak dalej. Może ktoś nie mieć dnia, natomiast jeżeli te sytuacje powtarzają się często, to warto sobie zadać pytanie, czy to ma sens, bo tak naprawdę to oszukujecie siebie, kochani, nie trenujecie dla rodziców, nie trenujecie dla taty, dla mamy, dla brata, trenujecie dla siebie, kochani, dlatego jeżeli ktoś z Was ma pasję, jeżeli ktoś już wie, co chce w życiu robić, to po prostu trzeba to robić i poświęcić temu całą energię. Także takiego sposobu myślenia, kochani, uczę swoje dzieci. A gdzie ich to zaprowadzi? Myślę, że daleko, nawet jeżeli nie w sporcie, kochani, to jako ludzie będą dobrymi, wspaniałymi ludźmi i na tym nam zależy. To nasz sukces rodzica. Natomiast już od dawna nie słyszałem głosów, kochani, że Gutek to jakieś nasze niezrealizowane marzenia piłkarskie, że jestem niezrealizowanym piłkarzem czy cokolwiek. Kochani, aż tęsknię za tym, że już takich rzeczy nie piszecie. Nie, oczywiście żartuję, kochani, ale wiecie, że to jest bzdura i nieprawda. Nigdy w życiu nie chciałem, nawet nie myślałem o tym, żeby być piłkarzem. Tak życie poukładałem, że poszedłem w zupełnie inną stronę. To, że w piłkę gram, jestem pasjonatem. Parę razy udało mi się zagrać gdzieś tam w meczu o stawkę, natomiast tak naprawdę gramy co środę dla siebie, dla satysfakcji, dla bycia, tak jak mówię, lepszym człowiekiem, kochani, wysportowanym, z dobrą kondycją, aby nie było wejścia na trzecie piętro z zadyszką, słuchajcie, gdzie człowiek ledwo żywy po takiej wycieczce już nie chce nic więcej robić. Trenerze, dzięki piękne, naprawdę fajnie, w imieniu wszystkich bardzo dziękujemy, wspaniały obóz. Kochani, jeszcze raz, cała kadra Polish Soccer Skill, kochani, z Wałcza i nie tylko, przyjmijcie podziękowania od tych wszystkich, kochani, sportowców za pracę i trud włożony w ich rozwój. Słuchajcie, oni Wam kiedyś tym odpłacą. Dla Was też to będzie wielka satysfakcja, przyjemność i przygoda zobaczyć może któregoś z tych chłopców, kochani, w czasie antenowym o 20:45, kochani. Wiecie, co to za czas antenowy, wiecie, co się wtedy dzieje, kochani, także no myślę, że a jak nie o 20:45, to nie wiem, choćby o 15:00, 18:00, choćby, słuchajcie, kochani, ktoś z nich pograł w pierwszej lidze, w drugiej, to będzie wielka, ale to wielka Wasza satysfakcja, sukces, powiecie wtedy przy herbacie, no zobacz ty, to ten, słuchaj, a on wcale nie rokował, a ten to w ogóle taka sierota był, zobacz, jak się świetnie rozwinął, no gratulacje, super, świetnie, kochani. Zobaczcie, oni się w tym momencie przeorganizowują, a ja w tym czasie spróbuję nagrać jeszcze ostatni dla Was odcinek z pobytu tutaj. Także na razie, do zobaczenia.